2 803 200 zł. Tyle wynosi dofinansowanie, jakie z rządowego programu odbudowy zabytków Polski Ład trafiło do kościerskich samorządów. Najwięcej otrzyma gmina Kościerzyna, która na renowację trzech szkół otrzymała okrągły milion. Inne zadania dofinansowane z programu odbudowy zabytków w powiecie kościerskim to renowacja kościołów w Starej Kiszewie i Starych Polaszkach. Modernizacja z odbudową kamiennych ogrodzeń cmentarzy w gminie Nowa Karczma, renowacja budynku Centrum Usług Wspólnych w Kościerzynie i wymiana okładziny schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy kościele w Dziemianach.